Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Bat.-Châtillon 25T. Bohaterem bitwy jest pawelec1004. Losowanie jednotierowe na dychach. Łuk ognia, bitwa standardowa bez artylerii. I nasz bohater. Nasz bohater będzie grał pod drużynę. Tak, dokładnie. Bat.-Chatem będzie grał pod drużynę. Nie ma lightów. Nasz bohater czuje się na tyle pewnie, mając wsparcie plutonowych, że jedzie spotować. No i dobra. Przyspieszę może. Pierwszy wykryty cel, Bat.-Chat drużyny przeciwnej. Bardzo fajnie byłoby, gdyby on zszedł. Mamy TVPK. Mamy kolejne czołgi. Kolejna... No, już nawet próba oddania strzału. Pawelec się nie zaświecił. Za to Bat.-Chat cały czas obrywa i padł. Padł wreszcie. No i to był bardzo dobry znak, że w tej bitwie będzie dobrze. Prawie 2000 asysty. Większość na tym Bat.-Chacie. I Pawelec spokojnie parkuje w krzaczkach. Tylko czy te krzaczki coś dadzą? No i z 7 gra na wieżę. Ale obrywa. Coś tam niewiele, bo artylerii nie ma. Więc ciężko go wydobyć z tego wszystkiego. No, coś tu jeszcze chyba w krzakach siedzi. Ktoś pinguje, że stąd peski właśnie obrywa. Więc Pawelec zmienia pozycję. Kolejne krzaczki i zobaczcie, jak pięknie wszystko się zaświeciło. Tylko nasi stoją też ciut chyba za daleko. Ale już zaczyna się strzelnica. Kolejne asysty wpadają. Maus jedzie do przodu. No szalony. Szalony. Nasz bohater nie strzela, tylko świeci. Maus się cofa. Jak Godzilla mu przyłoży, to będzie fajnie. Jak pancer troszeczkę bokiem skontowany. Ale z tyłu mamy Godzilla numer 1, numer 2, numer 3 dojeżdża. No, przy takiej sile ognia pozostaje tylko spotować. Sojusznicy zrobią resztę. No, mam nadzieję, że ta 113 Pawelca nie wyświeci. Właśnie, może tak zrobię. I jak zerwała Jaćka. Ale zobaczcie, ilu przeciwników tam stoi. I po kolei się świecą. Po każdym strzale. No, Maus podjeżdża. No, Mausa zatrzymać, Mausa zniszczyć. I teraz dwie Jaćki. E-100. Jaki fokus idzie. Niesamowite. Druga Jaćka też tam gdzieś z tyłu. Chowa się za wrakiem, ale to jej chyba wiele nie pomoże. 12, prawie 13 tysięcy asysty i jedziemy dalej. Kolejne krzaczki. I mamy. No, tutaj FV. I wpadają kolejne asysty. Przeciwnik już na czerwonej linii niemalże. Ach! Nasz bohater zaświecił się. Nie zaświecił się. Łażorówa? Nie zauważyłem nawet. Czy na blindy na ślepo? Może i blindy na ślepo? Nie wiem, przegapiłem. Skupiłem się tak na innym obrazie, że nie wiem. Musiałbym obejrzeć jeszcze raz powtórkę. Przewinąć sobie do tyłu, żeby zobaczyć, czy to była żarówa, czy nie. No i dobra. Pierwszy frag. Pierwszy damage. No i nasz bohater leci, żeby jeszcze coś nastrzelać. Być może prawie 18 tysięcy asysty. No, przy takim wsparciu naprawdę 3 Godzille z tyłu, jak pancerz to trójka. No to naprawdę aż miło się patrzyło, jak to przeciwnika czołgi powoli znikają. No. Niektóre powoli, niektóre bardzo szybko. No i niestety nasz bohater sobie nie nastrzela, nie zrobi sobie w tej bitwie WN-8, który jest głównie za damage i za fragi, więc ta bitwa z punktu widzenia WN-8 jest po prostu kiepska, ale tak naprawdę to on, Pawelec, na swoim Bat.-Czacie wygrał bitwę. Przejdźmy do wyników. Padła Masterka i służba patrolowa. Przejrzałem powtórkę na materiał, który nagrałem przed chwilą, no i tam faktycznie było tak, że nasz bohater tej żarówy nie dostał. Także to były rozpaczliwe próby przeciwników, może i nawet wcześniej blindowali te krzaczki, ale przecież Pawelec stał w innych krzakach, stał na dole, więc mogli sobie blindować bez końca. Dopiero później, jak nasz bohater podjechał wyżej, no to te dwa strzały tam zerwał. 128 damage'u, 1 frag, 1255 expa. Zobaczcie, jak mało jest za asystę. Expa. 1255. Malutko. Za taki wynik asysty naprawdę 18 tysięcy. 8 czołgów wyspotowanych. Zarobek z bonusami, no wiadomo, klanowymi, jakimiś rezerwami osobistymi. No tak to jest. Można Bat.-Chatem spotować? Można. Frajdę daje to? No, czasami daje, jak się trafi taka bitwa. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.